Zobaczcie, taki ładny akcencik. No i wam powiem, że mam pewien fajny pomysł, ale ujawnię go dopiero wtedy, kiedy będę miał 100 widzów. A naprawdę dobicie do 100 widzów opłaci się i mi, i wam. Znaczy mi się nie opłaci, ale wam tak. Będzie prezent dla was. Teraz zobaczcie. Sądzę 3x3. W lewym narożniku, a raczej w północnym, Raps, Mistrzu i Arturo. W południowym, Leszczu, Barturus i Mederlin. Mamy przejebane. Ale mistrz, przecież macie mistrza. No i chuja. Idziemy w każdym bądź razie. Na przyspieszeniu. Taktyka znowu ta sama. Leszczu ma pecha, bo już drugi raz będzie z niej obrywał. A jak mówiłem w poprzednim filmiku, który nakręciłem dopiero co, ta strategia jeszcze nas nie zawiodła. Tu mamy Leszcza, tu mamy Barta, tu mamy Derlina, tu mamy Artura, śpi, który śpi, tu mamy mnie, tu mamy Rapsa, który też śpi. Zobaczcie, jak żebym wyrwał. Teraz mam lag. Ale nieźle, poczwórna prędkość i się płynnie. Wykrakałem. No kurwa. No. Dobra, dobra. Wszystko ładnie, pięknie. I damy normalną. Arturo. Co, już bitwa? Nie, nie, jeszcze nie, to się cofam. Ja mam naprawdę zamknięte oczy, teraz jak go otworzyłem. Zobaczmy, co on tu robi. O, idzie. Maszeruje. To mnie wkurwiło. 5 pierdolonych, lekkich metka. A ja sobie nawet słupków nie mogę w spokoju postawić. I już straty na dzień dobry. 10 ludzi. Zaprzątając. To mnie wkurwiło. To jeszcze strzelcy. No i dobiło do 10. 11, 12. Kurwa macie, 13. Zajebiście. Dzięki, Arturo. Pozdrowienia. Tak to jest, jak się śpi. Z Arturem rozmawiałem o tej bitwie. No, pochwaliłem go, bo potem zrobił nawet całkiem ładną rzecz. Oczywiście go zjechałem za to, że nie wie, jak się w ogóle rozgrywa 3x3. I go dostałem do obejrzenia pozostałych filmików na YouTubie, co każdy gość o Sun Tzu powinien robić. No i każdy też z widzów, oczywiście. Bo po prostu te filmiki są idealnym materiałem, jeśli chodzi o naukę gry w Napoleona. Podpatrujecie najlepszych graczy, jak sobie radzą na arenie, tak? Podpatrujecie ich zagrania, ich ruchy, ich taktyki, tak? Wszystko. I dzięki temu po prostu się uczycie gry. A taki Arturo, który śpi zamiast grać, teraz ma zaległości. No i śpi zamiast jak na świnki. Raps już tutaj zaatakował, nawet całkiem ładnie mu to idzie. Ale źle zrobił, że zaatakował, bo troszeczkę ja bym jeszcze nie gotowy. Oczywiście ja wchodzę do ataku później, ale nie aż tak później, bo nie byłem gotowy właśnie. To tyle. Także tak jak mówiłem też właśnie w poprzednim filmiku i wy powinniście oglądać każdy filmik, bo ja się odnoszę do każdego filmiku, tak, bo ja to traktuję jako jedną całość. W każdym razie Raps nie ma jeszcze tego przyćwiczonego, tak? Zapomina cały czas o tej leki, żeby ruszać nią dupę. I za każdym razem muszę mu powiedzieć: Raps, rusz dupę, żeby ruszył dupę. A powinien sam ruszyć dupę. No. To chciałem przekazać. Z
trap się rusza lipę. Tutaj niechroniona lekka leszcza nie uważa, skupił się całkowicie na tym. Tutaj lekką wysunął, znaczy może co tyle lekką wysunął, co tych nie dosunął i został posunięty. Hehehehe. Posuwamy jeszcze. Teraz atakuję tutaj mu kolejne zbiorowisko lekkiej. Właściwie chyba strzałka jest na muszkieterów. W każdym razie pac. Uuuu, bez czworoboku. Totalne zniszczenie. Nieźle. To jeszcze generał jest do złapania. Nasi ludzie uciekają, panie! I zobaczmy, kontratak. Zbugowany czworobok, który się robi nie tam, gdzie się powinien. Zamiast w środku, to z boku. No i zatrzymał też tutaj moją kawalerię. Przestał, obrywałem tutaj teraz z jego już zrobionych czworoboków. To jest kawaleria Barta ku ścisłości. Pamiętam to z bitwy po prostu. I zobaczmy. Tu mam jedną stronę. Nasi ludzie uciekają, panie! I to jest moja, to musi być Rapsa. Znaczy tu nic nie ma. Żadnego wsparcia. Sam stary gwardię muszą to wszystko wykerować, że tak powiem, po lolowskiemu. Teraz szarża w starą gwardię, troszeczkę za późno czworobok i to były troszeczkę straty z tej strony. No jeszcze jest jedna ostatnia kawaleria. No i ja mam jeszcze dwie. Tutaj mam jeszcze jedną w rezerwach. I to co właśnie widziałem też, w tym samym momencie sobie pozwoliłem odpuścić i popatrzeć troszeczkę na Artura. Jak Artur wjechał, rozwalił całą lekką. Znaczy nie rozwalił, bo to są dwie jednostki, a jemu się moral i ludzie powoli kończą. Kolejna fala szarży kawalerii. Znowu lecimy w lekką, trzeba ją rozwalić bezlitośnie. No zobaczmy, moral spada i z powrotem wzrasta. Hamidło. W każdym razie stara gwardia idzie do przodu. Tutaj lekkie się biją. No to jest ciężko, bo nasi to są tylko wolterzyrowie, czyli jednostki no nie aż tak dobre. Na fizerów pruski, czyli najlepszą lekką w grze, pomijając kazadorów. Nasz dzielny sojusznik poległ, panie! Ci goście są w ogóle out of leech. W każdym razie leszcz tutaj został pojechany. I mam leszczu nagraną malutką część twojej reakcji. Kiedy zacząłem to nagrywać, to wiązanka leciała już chyba od dobrej minuty. Może ją tu wstawię na końcu. To co mówiłem też w poprzednim filmiku. Ja się staram mniej więcej z dystansem do tego wszystkiego podchodzić. Chociaż nie przecież, że też nieraz w kurwie. Leszczu pojechany, właściwie nie wiem co tutaj jest leszcza, co tutaj jest Barta, ale leszcza na pewno niewiele. Jeśli w ogóle cokolwiek, co najwyżej ta jednostka tutaj. Może, nie wiem, któraś z tych, może tych muszkieterów jest leszcza. No ale tego niestety wam nie powiem. Może leszczu będzie łaskawy i skomentuje to. I wyjaśni, bo on będzie wiedział, czy on tutaj się cofa tymi muszkieterami i czy z nami walczył, czy nie. Może to jednak był Bart i może Bart też coś skomentuje, byłoby miło. I może Arturo coś skomentuje, też by było miło. Arturo to już nie ma. Nie, zaraz mam prusykami. No to jeszcze jest jego. To malutka część. Jeszcze czworoboki, gdzie tu kawalerii w ogóle nie ma. Tutaj malutki oddział, który może się pokusić na mojego generała. Chyba to robi. No. A ja tego nie widzę, bo jestem zajęty tym wszystkim tutaj. Teraz dopiero to zauważyłem. Na powtórce. Mistrzu, jakiś ty ślepy. A tu masz, dobra, tu masz jedną piechotę szwajcarską, tu masz dwie, to sobie też radę. Zobaczymy. No i ten oddział na szczęście nie jest za silny, bardzo zmęczony, 11 ludzi. Chociaż z dwoma ekspami, no i huzarzy, czyli całkiem nieźle. Zobaczmy. No i ja tu. Panie! W boku. Panie! Atakują naszego generała! W końcu ten komunikat na coś się przydał. Zaczepił mojego generała.
Zobaczmy, jak szybko zareaguje. Nadal nic. Znaczy, ten komunikat jest po prostu często ignorowany. A generał sobie świetnie poradził, dwóch stracił, ci już zwiali. Bo pewnie znowu jakiś tam podziś się zabłąkał i trafił, nic nie zabił i tyle. W każdym razie, Leszczu pojechany. Udało mi się to zrobić nawet bez jakichś mega strat. Zobaczmy. Co to jest moje, co jest Rapsa? No ja mam 5 lekkich tutaj, kurwa lak. Raz, dwa, trzy, cztery szwajcarskie. Czyli te trzy szwajcarskie są Rapsa, jedną musiał stracić. Nie, tu jest jedna. To jest Stragwardia. Stragwardia. Czyli ma tutaj trzy szwajcarskie. Tu ma trzy Stragwardia. Znaczy, nie, niektóre z tych Stragwardii są moje. To są chyba moje Stragwardie. O, też są jakieś zasadnicze. Czyli jedyne co straciłem to tak naprawdę kawaleria. A pozostała piechota cała jest w bardzo przyzwoitym stanie liczebnym. Raps, na którego grał Leszczu. No tutaj ma też te stare gwardie w o wiele bardziej pojechanym stanie liczebnym. No tu jakąś piechotę szwajcarską ma, czyli co, ma dwie stare gwardie. I cztery szwajcarskie. No nie wiem, nie będziemy tego już jakoś tam super analizować. W każdym razie sytuacja symetryczna, ja z Rapsem pojechaliśmy Leszcza. Co nie było oczywiste i Medek pojechał Arturo, co było oczywiste. Sorry Arturo, ale to było oczywiste. Tak jakby wziąć... O, nie będę to porównywał. Nie, Jakobsa. Już nie, nie Jakobsa nie, bo Jakobs jest gorszy od Arturo. Zdecydowanie. Na Medek. Jest też... Co przede mnie? Powiedzmy, że trochę. Ale stara zasada w Słońcu głosi. Ta, która nas jednoczyła na samym początku. Wszyscy są kurwa mać równi. Jest tylko kurwa mać. Czyli, że... Za każdym razem naprawdę, jak każdego jechałem... Za to, że powiedział, nie no daj spokój, on jest lepszy ode mnie. Każdego naprawdę jechałem, jeśli coś takiego powiedział, bo on jest gorszy ode mnie. Naprawdę. Może zamknij się, kurwa mać, wszyscy są równi. Tak było. Bez kurwa mać. Dużo mówię kurwa mać, muszę się odzwyczaić. Pewnie przez Leszcza. Dobra, przyspieszamy, bo teraz musimy się wyrównać. Przewagę w lekkich, no zobaczmy. Tu 5 jednostek, jedna tylko uszczerbiona. Tutaj 3 jednostki. Wszystkie po połowie. Tutaj Arturo takie pojechał. U mnie jedna pojechana. Reszta całe. U Rapsa 4 całe. Ciekawe, gdzie piąta w takim razie. No i tutaj mamy sytuację niekomfortową, ponieważ to są wszystkie siły naszej kawalerii. Obydwie jednostki są moje. A to tutaj to jest ich kawaleria pod dowództwem Barta. I jest jej o wiele więcej. Dupa trochę, nie? Bo te też 7 jednostek liniówki na 3. I to w niefajnym stanie liczebnym po wielu przejściach. Jest dowodzone przez Rapsa. Podzieliliśmy się, Raps tutaj, ja tutaj zwyczajnie. Mu trochę kawalerii będę podsyłał. I zobaczmy co tutaj ma Bart. Gwardia w małym stanie liczebnym, tutaj trochę lepszym. Bo on tutaj ma całą. Mało, mało. No też to widzę po przejściach. Ale jednak nadal zdecydowanie więcej niż ma Raps. No i Raps nic nie trzyma za lekką, a tutaj za lekką Bart ma 4 pełne jednostki muszkieterów. Ale też to, że on nie trzyma nic za lekką,
No tutaj jest to nierozważne, bo są na L4 jednostki lancerów. Jak to wjadą, to nie będzie litości. Niestety. Kupi kabel. Podchodzi się lekko, coś próbuję kombinować. Medek mi tu zwiewa. On jest bardzo zmęczony. Wypoczęty. Ha, medek, nie dbasz. Ja? Dobra, takie tak. Boczkiem sobie wypuściłem. Podziłem na części. No i muszę was przeprosić, bo cholernie chce mi się pić, a nic nie mam już pod ręką. Także pauzunia. Dla was to jest mrugnięcie okiem. Dla mnie to jest pół minuty. No jak? Miło się mrugało okiem? Dopadłem tutaj lekką Medellina i już widzimy porządne straty. Teraz się troszkę wycofuję, bo tutaj zagrażałem muszkieterowie, a nie chcę się dostać pod ich zasięg. Ale cały czas jestem w zasięgu Ingo lekkiej, bo chcę nadal utrzymać tą wymianę ognia. Po prostu medek tutaj użył niefajnego triku, po prostu się wycofał, jak goniąc go, tak podszedłem za blisko. Nic, teraz muszę ją wyeliminować. Dodatkowa motywacja, żeby was nabrać. A może to nie jest moja słabość? Sami stwierdziliście na podstawie wszystkich tych filmików, które obejrzeliście o mnie. No, tutaj się szykuje wymiana. Oczywiście jestem cienki i nie będę nic zauważał, że trzeba robić czworoboki. Tutaj szarża moich 15 kawalerzystów. Ale nie budzi się, mistrz się skupi. Patrzcie. Gdzie to się akurat kamnaliże trzeba strzelić? Trzech mi zabiło. No teraz taka paliła. Zabiło 5. Nasi ludzie uciekają, panie! I wyszła jedna wielka dupa z tej szarży. Jego lekka na lasie całkiem nieźle trzyma. No i o tej kawalerii. Tak powinna strzelić. Nie, po co? Miałem szczęście, że gwardia piesza tutaj nie zdążyła też kawalerii, żeby strzelić. Ale ta kawaleria powinna naprawdę błyskawicznie strzelać. Podjeżdżać, paf, i uciekać zanim właśnie przeciwnik zdąży się przemieścić. Tak, bo jak no, tutaj on się przemieszcza tą piechotą, to nie może strzelić, dopóki się nie zatrzyma cała jednostka. Więc ta kawaleria powinna to bezlitośnie móc wykorzystywać. A ja teraz jestem zajęty jakimiś ruchami z prawej strony i nie zauważam, że powinien tutaj zrobić czworobok. Jeżeli ta kawaleria obrywała dwie ponurzne salwy i mało zrobiła, ale jednak pewnie z 20 ludzi wyleciało w powietrze. Szarze, to czworobok part robi. Meder. Part jest tam. No i zemsta. Tu jest generał, bliżutko. Już go namierzyłem. Błąd. Ale nie, no oczywiście, że nie jest to błąd. Generał, zawsze możecie podsyłać blisko mojej kawalerii, nie obraża się. Wiecie, jaką mam reputację, nie? Chyba, że nie wiecie. Macie grać w drużynie. Każdy generał jest mu zarezerwowany. Nie uczy się biegu. Rzadko kiedyś zdarza się bitwa, żebym innego generała ubił. Jakby tam była bitwa 6, to też jednego ubiłem, tylko tego nie pokazałem. Zabiliśmy ich generała, panie! Teraz muszą ulec! Tam się rozłożyło, każdy zabił generała po jednym. Generał tego przeciwnika jeszcze po prostu wjechał mu w jego piechotę. Leszu tam skontratakował swoim generałem, no i tam go zabito. Generał tego mojego przeciwnika wjechał po prostu w starą gwardię Rapsa i ta stara gwardia go zabiła. Tutaj nie zdążyłem go złapać. No i ciężko było też go złapać, jak on się zabunkrował w samym rogu. No i tamtego środkowego generała to ja zabiłem.
Jak tam posłałem kawery na pomoc Leszczowi, tam objechałem nią dookoła, rozwaliłem tam jedną lekką i generała przy okazji. Wiesz, z początku nie było planu, żeby zabijać generała, bo ta kawaleria ma wyjechać gdzie indziej. Ale zanim dojechała, to się sytuacja zmieniła i wyszło jak wyszło, czyli zabiłem generała. Mam tam na lewej flance, jak spojrzymy na minimapę, wygrywam. Ze strony tutaj się wycofują. Wycofuje się 6 jednostek, u nas nic. Więc jest na plus. Pokonałem już tutaj całkowicie lekką, dlatego swoją lekką rozdysponowuję tutaj na te strony. No i pamiętam też o tym, żeby cały czas chronić lekką przed atakiem kawalerii. No i tutaj muszę się podsyłać. Tutaj jeszcze marnej amunicji na strzelanie do jakiejś wycofującej się jednostki. Z tym podchodzeniem trochę schrzaniłem. Śpiący byłem. Jeszcze mniej niż Arturo. No i zobaczmy, chyba teraz jest jakiś atak Barta. Dwóch muszkieterów posyła, trzech. Chyba jest mięso, nie wiem, może amunicji nie mają, bardzo prawdopodobne. Raps się cofa. Muszkieterzy się zatrzymali, wchodzi do akcji. Gwardia. Raps dosyła jeszcze piechotę szwajcarską, do mnie się nakładał. I dzieje się to, co przewidziałem, czyli nie pozbawiona osłony lekka, tak miała być celem szarży. Jednak zmiana decyzji, bo tutaj gwardia zaczyna przegrywać, więc szarża jednak wyniuwę. Teraz powinien zostać zmieniony cel i pojechać w lekką w sumie, albo w generała. Tego nie widziałem. Czy teraz tego nie widziałem? Mówię, to pada generała, zobaczymy, czy zginie. Raz mnie teraz wszystko leść i skupi się na ratowaniu generała. Dwóch zostało. Są lansierzy, więc sami szarzy wszystkich powalili. Zobaczymy, gdzie ten generał jest. Tutaj ten albo ten, chyba ten. Dołu musi uciec. Tutaj bardzo zatrzymał swoją kawalerię. Zresztą to trzeba uważać, że kawaleria lubi przestawać celowywać zwyczajnie. Teraz Raps wysyła swoją starą gwardię. To wszystko to są piechoty szwajcarskie, żeby atakowała. Ona chyba nie ma amunicji, skoro tak już blisko podbiegła. Tak, musi nie mieć amunicji. A tu jeszcze czekają starcie z lansierami. Teraz to jakby będzie walka wręcz. Lansierzy wjadą jej od tyłu. Ta gwardia też tutaj cienko 25 ludzi. No, to walkę pewnie wygra na 46 gwardzistów. No i tak dużo nie zrobi. Nie, jednak się wycofuje. Ale też szarża w tyłek. No i tyle zrobiła już. Wiele zrobiła ta stara gwardia tutaj. To jest troszeczkę taki słaby ruch. I Raps tutaj może zostać zawinięty. Tutaj jeszcze kolejna szarża będzie. Nie, jednak Bart się nie zdecydował. Wycofuje się. No ciekawe, ciekawe. Mógł to wykorzystać. No ale też tutaj sporo stracił. Jednak ta piechota szwajcarska była mało naruszona i nadal jest tak średnio naruszona. I po prostu miała przewagę liczebną, którą wykorzystała. Teraz Raps tutaj dopada. Piechota szwajcarską na walkę wręcz. Podchodzi swoimi. Ciekawe, czy ja coś tutaj w międzyczasie robiłem. O, zwykłe tam nękanie w swoją lekką przeciwnika. Ty pomagam Rapsowi. No bo on tutaj przegrywa jest 3-3, a piechota jednak lekka pruska sobie lepsza. No i teraz ono minus do morale, bo on ma zmartwienie niedawno ciężkiego generała. Dlatego natychmiast podsyłam swojego generała tutaj, jak tylko jego padł. Znaczy nie tyle padł, co wycofał się, ale jednostka padła. O to chodziło. No i tutaj dwie jednostki wotrzyżów po 30 ludzi się wycofują. Była rozmowa między mną a Rapsem, że spróbuję ich wrócić, ale bez używania przygrupowania, bo może się przydać chociażby na jego piechotę tutaj, kiedy będzie jakaś walka. A na to się zapowiada, bo tutaj Bart może w każdej chwili dosłać te dwie jednostki muszkieterów na posiłki.
dołoży do tego swoją kawalerię i będzie przesrany. Jeszcze raz siły kawalerii się wyrównały, ja tu mam 22 szaserów, on ma 22 lancierów. No, czyli powiedzmy, że ja mam troszeczkę lepiej, bo szaserzy są jednak lepszym jednostką lancierów, ale zależy też w jakiej sytuacji. Będą lepsi, jeśli strzelą. A tak poza tym to będą gorsi. No. Zobaczmy, w leki uzyskujemy przewagę. Tutaj oni się nie chcą wrócić, więc użyję zaraz tego przygrupowania. O, właśnie. Morale wzrasta na razie na czerwono, ale zaraz się powiększy na razie do zielonego. No, dokładnie, tak jak powinno być. Pozytyw przygrupowania dzięki umiejętności. Bardzo mnie to cieszy. Nadal mam chyba te wszystkie moje jednostki, nic mi nie uciekło. 3 stare gwardie, 3 szwajcarskie, 4 szwajcarska. Tu 5 i tak, wszystko mam. Nadam jakieś straty metkowi systematycznie zadaję. Ale postanowiliśmy się przebijeć po prostu prawą stroną. Używać tej lekkiej jak najbardziej można. To chyba mój błąd, za blisko podszedłem. Teraz jeszcze szarża. Nie zdecydował się. W sumie słusznie, to już były jednostki, które by zaraz zapewniły wsparcie. Berwa była od lekkiej, zapewne. I lekka kontynuuje ostrzał. Ciekawe, co się stało, że pewnie ten błąd. No i wodynka. Myślałem, że lansier dostał. Znaczy, pewnie dostał, ale nie zginął. Nie są chyba odporni. Nie, aż tak jeden z naszych oddziałów zużył całą amunicję, panie! No i koniec amunicji. O, tak będzie powoli w każdym jednostce wotyżerów. Starej gwardii też. Szwajcarczyk jest sporo, ona ucieknie zanim się to skończy. Znaczy, jeśli się o szwajcarską będzie dbać, to nie ucieknie. I też jej amunicji zabraknie. A też jest taki fenomen tej gry, że jak pada deszcz, to się szybciej amunicję kończy. Znaczy, to jest sobie dobre, bo ma się ten proch w jakiejś tam sakiewce. No jak się go wyjmuje, żeby sobie nasypać, to on tam zamaka jednocześnie i tam zacznie. Może sobie ręką słonić. No w każdym razie też, no, są te niewypały, to oni tutaj to odwzorowali. Nie wiem konkretnie w jaki sposób oni to zrobili, nie wnikałem. Ale faktem jest ważnym dla gry, że w deszczu o wiele szybciej amunicja się jednostką kończy. Mamy taką sytuację patową. Siły równe. Mamy wchodzić tą starą gwardią, ale mam jej małą, mógłbym w nią oberwać. Dlatego używam tutaj wotyżerów, żeby powoli odtąd zaczynać. To jest błąd. Madryń to zauważa, wykorzystuje. Też pewnie są zaraz zajęty gdzieś tutaj generałem ogarnięciem. On to widzi. Pat salwa, za nim dojdę. Spore straty. Ta jednostka powinna zaraz uciec, bo jej było mało. Zresztą nie wiem. Ja tą morale akurat mam w porządku. Jeden z naszych oddziałów zużył całą amunicję, panie! Tak, teraz jednostka mówi, że dobra. Są w Rzymie. Ty no. Wy przeładowujecie karabiny, że tam się amunicja skończyła. Właśnie. Ciekawe, czym się kończy proch, czy kończą im się kulki. Chyba, że mamy tak wyliczone, że i to, i to. Teraz się ogarnąłem, chowam wotyżerów. Słucham tę szwajcarską. Czworobokrowie. Ciekawe. Się do ich przenieść na bok. Się chyba rozmyśliłem. Teraz on robi czworobo. Medery nie odrobiłeś lekcji. Zobaczmy, co się w sprawie dzieje. Rusza moja kawaleria. Pa, salwa, strzelili. Brawa dla nich, rzadko to robią. Ja omijam te jednostki, on tak wiadomo, że zwieją po ich moralach. I o to, co chodziło. Generał.
drugi pruski. Wszyscy byli Prusami i drużynie. Po prostu zginął Derlin, to tam co go zabiłem, czyli jeszcze udało się zwiać. Tutaj Artur rozpadł. Jeden z naszych oddziałów zużył całą amunicję, panie! Kolejny oddział też rób koniec amunicji. Już tylko tym zostało. Teraz uciekam, bo zaczął się robić gorąco. Zostało mi tylko 12 i tutaj 4. Spokojnie. Calculated. Za bardzo dobrze znam tą grę, żeby wypuścić jakiegoś generała. Pac. Padł. Jeszcze szarża w tyłek. Tej noski tak już zaraz będę zwiać. 7 ludzi, to jeszcze robię z niej jako taki użytek. Nasi ludzie uciekają, panie! Zawsze to jest strata morale, bo zmartwienia tak od tyłu, tak. I widzimy, szarża jednak miała z zielonego czerwone. Teraz te 3 szwajcarskie sobie będą kończą. Tutaj się musiała amunicja skończyć. No i poszło. Flanka wygrana. Tutaj też coś powoli chyba zacznie dziać. Ta jednostka chyba nie ma amunicji. Skoro tego wystawiłem. No, robię małe szachy. Przesunę tą szwajcarską, żeby zwiększyć siłę ognia. Czemuż nie tyle co siłę ognia, co liczebność po prostu. Bo zobaczmy, jak tu mamy 74, tu mamy 96. To stare gwardy jest mimo wszystko lepsza, ale szwajcarska, no, chodzi o liczebność po prostu. Jeden z naszych oddziałów zużył całą amunicję, panie! Poszła salwa. Teraz koniec amunicji. O, też porządne straty. Szwajcarska wychodzi, pomaga. Nie, tu jeszcze jest amunicja. O, akurat się skończyła. Nie trzeba szarżować wręcz. Biedna stara gwardia. I tak powinna wyglądać ich śmierć. Chodzić może. O. Ja sobie tak to jest, jak się kończy amunicja. Teraz starcie już na całej linii. Wszystko idzie do boju. No, jedynie to jest. Chociaż nie, bo ona strzela do tej. Dobra. O, tym się nie kawnałem, że im się amunicja skończyła, dlatego stoją. Teraz dopiero im ruszyłem. I nasi też... ludzie uciekają, panie! Tutaj już gwardia umiera, ale się nie poddaje. Dwie gwardie poszły, ale jedna jeszcze jest. Jakiś bóg, zamiast atakować, że tak się ustawiają. To walkę wręcz powinien spokojnie wygrać. Tutaj teraz będę obrywał w plecy. Ale ci też tutaj będą obrywać na mojej szwajcarskiej. Podchodzi generał. No, osoby morale już. 29, 47. Trzymają się równo. Nasi ludzie uciekają, panie! Jednak moi pierwsi podali, ale ci też zaraz po tym. Mimo już nie byli pod żadnym ostrzałem. Szarże generała. Calculated. Wiedziałem, że to zrobi. Zresztą mi chyba popełnił błąd. Z tą szarżą. Powinien zaczekać, bo on robiąc ten czworobok się ściaśnił i ja straciłem po prostu na niego zasięg. Więc nie powinienem tego robić. Teraz ponawiam szarżę. Chociaż jednostka chyba zwieje, zanim w ogóle generał doleci. Dobrze. I ci, jak już dobrze znam tą grę. No nie, ja tego nie pamiętam. Ja dobrze znam grę. No i ta jednostka też się nieźle trzyma. Wszyscy jej koledzy uciekli, 26 tutaj ich zostało, a morale pomarańczowe. Nieźle. Już nie, tu jeszcze jest jedna jednostka. Była. No i zwiali. Przy około 20. Tu się jeszcze jedna zdążyła wrócić. A, ale dobrze. Przez chwilę nie było żadnej, więc... cel został osiągnięty, a ta się wróciła już ciut za późno. Leszczu spał jeszcze bardziej od Artura. I pewnie się teraz na mnie złości, dlatego wrzucę tutaj jego komentarz też pełny, złoszczony, który nam zaserował po raz drugi, bo ta taktyka była zastosowana po raz drugi. Tego dnia też wtedy z 500 ubił. Widać, działa. Bart 783, no Medrin 1500, miody przy siebie Artura, my z Rapsem też po 1500, no 1600, ja 1400.
Dajmy mu. Bo miał Leszcza, największego noba przeciwko siebie. Pozdrowienia. No zobaczmy. Były 1428 na 1728 razy 2 i 1578 na 1578. Nieliczebność górą. No. Także żegnam. Dziękuję za oglądnięcie. W każdym razie, nie wiem, subujcie, łapkujcie i komentujcie.